Jest nam bardzo, bardzo miło, że przyszli Państwo akurat do Małej Literackiej na to wyjątkowe spotkanie. Wyjątkowe dlatego, że nie jest to zwykłe spotkanie z pisarzem, ale zaprezentujemy dzisiaj trzy sztuki poruszające temat ludzkości. Powstały one w czasie warsztatów zeszłorocznych i są na pewno czymś wyjątkowym w kontekście naszych spotkań tutaj w Małej Literackiej. A ja jeszcze oddam głos dyrektorowi Teatru Zdzisława Widowskule. Dobry wieczór Państwu. No ja właśnie tak jestem tutaj tylko, żeby Państwa przywitać jeszcze raz, żeby powiedzieć, że to jest projekt, który jest dla mnie oczywiście bardzo ważny, bo Teatr Nowy od pewnego czasu próbuje różne przedstawiać historie ludzkości, ale do tej pory zwracaliśmy się o to do autorów zewnętrznych, nie łodzian. I taki pomysł, który się narodził, żeby jednak spróbować zobaczyć, czy nie mamy tego środowiska dramatopisarskiego tutaj, czy nie da się go jakoś uruchomić, czy nie ma ludzi, którzy chcieliby dla nas pisać. Dzisiaj Państwo zobaczą trzy, moglibyśmy mieć mikrosztuki. Ja właśnie chciałbym też poprosić tutaj Michała Lachmana, żeby jako uczestnik tego przedsięwzięcia troszkę je przybliżył, opowiedział, na czym ono polegało i jak to wszystko wyglądało, a potem przejdziemy do tego czytania tych trzech dramatów. Dobry wieczór. Ja nie chcę Państwu zabierać za dużo czasu. Pan dyrektor już część powiedział. Przez rok odbywały się w Teatrze Nowym warsztaty dramatopisarskie. Polegało to na tym, że grupa autorów, trochę szersza niż trzy osoby, czyli są jeszcze inne osoby piszące, zbierała się w miarę regularnie, powiedzmy raz w miesiącu, przynosiła swoje teksty, te teksty były dyskutowane. Trzy z nich właśnie udało nam się skończyć i to jest to, co Państwo dzisiaj zobaczą. Kolejne powstają, w związku z tym mamy nadzieję, że będzie można kontynuować tę prezentację, bo sam warsztat też mamy nadzieję, że będzie mógł być kontynuowany. Bo jego idea właściwie wyrosła, tak jak Pan Dyrektor powiedział, z przekonania, że w Łodzi nie powstają sztuki teatralne, a powinny. I nie tylko dlatego, że Łódź jako miasto jest ciekawym miastem, czyli że o nim można pisać, ale żeby w ogóle powstawały w Łodzi dramaty, nie tylko o Łodzi, znaczy żeby powstawała sztuka w ogóle dla teatru. I z tego narodziła się idea tych warsztatów, które mam nadzieję będą kontynuowane. To są trzy krótkie teksty, około 10 stron, każdy mniej więcej pół godziny. Będziemy potrzebowali małych przerw. I w zasadzie tyle chciałem powiedzieć od siebie, oprócz podziękowań. I tutaj przede wszystkim oczywiście chciałbym podziękować Teatrowi Nowemu i panu dyrektorowi Zdzisławowi Jaskule za to, że od samego początku nas tu wspierał i z otwartymi ramionami przyjął i naprawdę tą ideę w jakiś sposób poparł od samego początku, że mogliśmy się spotykać w teatrze. No i ostatecznie, że zdecydował się udzielić nam kredytu zaufania i otworzyć teatr na to performatywne czytanie. No i przede wszystkim ogromne podziękowania dla aktorów, którzy nie wiem, czy mnie słyszą teraz, pewno są zajęci ostatnimi przygotowaniami, ale oni naprawdę się strasznie w to zaangażowali. Mieliśmy dość mało czasu na próby. W związku z tym, no, próba czytana, to jest próba czytana, ale naprawdę zaangażowanie aktorów było niesamowite. Sami wymyślali różne rzeczy, wychodzili z pomysłami, więc jesteśmy ogromnie wdzięczni. No i tak naprawdę na końcu jeszcze podziękuję uczestnikom warsztatów, tym, którzy dzisiaj wystawiają i tym, którzy będą może wystawiać później. Myślę, że robimy krok w dobrym kierunku i życzę Państwu miłego oglądania. Dziękuję bardzo.
cała Rzesza wie, że żadne inne getto nie wspomaga naszej machiny wojennej tak dobrze, jak moje życie. Zabrać, przeliczyć, jeszcze raz łapie czerwone. Bilans wyjdzie na zero. Panie Amszlajter, nie mam miejsca! Ale ja nie dyskutuję, ja daję rozkazy! Jeżeli nie będziesz współpracował, każę cię powiesić razem z tamtym Żydem. Transporty i tak przyjadą, a twoje miejsce chętnie zajmie ktoś inny. Trony, nawet słomiane, zawsze miały duże powodzenie. Panie Amszlajter, ale tylko ja umiem ratować to getto. Tak? No to ratuj, jeżeli masz taką misję. Wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że jesteś obłudnym, groteskowym staruchem.
Ale czy to prawda? Czy to prawda, że zostałeś najstarszy, bo nasi z ciebie zadrwili? Wybrali cię, bo dobrze wyglądałeś? Prezentowałeś się jak prawdziwy prorok, tak? Tak ci powiedzieli? Miałem slajder. Wybrali mnie, bo ja naprawdę jestem najstarszy. Dostałeś od nas władzę i myślisz, że to cud? Że tylko ty możesz wykonywać moje polecenia, że jesteś wybrańcem? Chyba nie jesteś aż tak głupi. Robisz co każe, bo ci się to opłaca. Skarżysz się, że nie macie co jeść, ale dla siebie skupujesz wino. Udzielasz ślubów, jakbyś był rabinem. Żenisz się z kobietą młodszą o ile lat? O 30 lat? Powiedz, ty możesz jeszcze, stary capie? Panie Amslajter, ja zrobię wszystko, żeby ocalić moje bracia i siostry. Tylko proszę jedno pytanie, dokąd pojechali nasi przesiedleni? Listy nie dochodzą, byt to różnie mówi. Plotka w getcie zła, a ludzie szemczą. Przesiedleni pracują teraz na świeżym powietrzu. Ja teraz wyjdę się mam do słuchania twojego szwagru. Bracia i siostry, żądają od nas tego, co najcenniejsze. Dzieci i starców, a nie miałem własnych dzieci. Dlatego najlepsze lata życia poświęciłem dzieciom. A nie sądziłem nigdy, że na własnych rękach będę musiał zanieść ofiarę dziecka na ołtarz. Na stare lata muszę wyciągnąć do was dłoń i błagać bracia i siostry. Dajcie mi je. Ojcowi i matki, dajcie swoje dzieci. Miałem złe przeczucia. Ja spodziewałem się, że coś się stanie. Byłem czujny, ale nie wiedziałem, przed jakim niebezpieczeństwem stoimy. I dlatego nie mogłem mu zapobiec. Rozkazano mi deportować z getta ponad 20 tysięcy ludzi, dzieci, starców, nieuleczalnie chorych. Powiedzieli, jeśli tego nie zrobicie, to zrobimy to sami. Powstało pytanie, czy powinniśmy podjąć się tej ochmydy, czy zostawić je i wykonanie im? Spytałem się więc, nie ilu z nas zginie, lecz raczej ilu można uratować. Uznałem, że choć to strasznie trudne, musimy ponieść odpowiedzialność za wykonanie rozkazu. Ja muszę przeprowadzić te trwałą operację, muszę amputować szmotki, bo jeśli ja tego nie zrobię, gdy więzieni mogą zostać tak, że nie. Ja przychodzę do was jak złodziej, by zabrać to, co macie najcenniejsze. Ze wszystkich sił staram się odwołać ten surowy rozkaz. A kiedy okazało się to niemożliwe, starałem się zmniejszyć jego surowość. Zaledwie wczoraj nakazałem rejestrację 9-latków, by uratować choć jedną grupę wiekową. Ile lat ma twój adoptowany syn? Niech ta wiadomość będzie nam pociechą w strapieniu. Mamy w getcie wielu chorych na gruźlicę. Ich dni są policzone. Nie wiem, może to szatański plan, może nie. Ale nie mogę wam go nie przedstawić. Dajcie mi tych chorych. A może będzie można ocalić zdrowych? Rozsądek powiada, że trzeba ratować tych, których można uratować. Którzy mają największe szanse na ocalenie, a nie tych, których i tak uratować się nie da. Żądano ode mnie 24 tysięcy dzieci. Udało mi się jednak zmniejszyć tę liczbę do 20 tysięcy.
pod warunkiem, że będą to dzieci do 10 lat. Dzieci starsze są bezpieczne. Ale ponieważ dzieci ze starcami powyżej 65 roku życia dają zaledwie liczbę 13 tysięcy, trzeba uzupełnić ją chorymi. Hańba! Stoi przed wami Żyd z pękniętym sercem. To najstraszliwszy rozkaz, jaki musiałem wykonać. Wyciąga więc do was tarcze drżące ręce i błaga. Dajcie mi to ofiarę, żeby zapobiec kolejny, by uratować społeczność 100 tysięcy Żydów. Władze złożyły mi obietnicę, jeśli sami przekażecie tych ludzi w getcie. Będzie spokój. Trzeba mieć serce złodzieja, żeby żądać tego, czego ja od was żądam. Spróbujcie jednak postawić się na moim miejscu. Pomyślcie logicznie i wyciągnijcie wnioski. Nie mogę postąpić inaczej. Albowiem liczba tych, których mogę uratować, znacznie przewyższa liczbę tych, których musimy przekazać. Chaim Mordechaj Runkowski, zwany prezesem, przewodniczący Rady Starszych w łódzkim getcie. Zginął wraz ze swoją żoną, swoim adoptowanym synem i bratem Józefem w Oświęcimiu w sierpniu 1944 roku. Został wywieziony jednym z ostatnich transportów, jak głosi legenda, w Salonce. Łódzkie getto. Naziści zlikwidowali w sierpniu 1944 roku. Było to ostatnie żydowskie getto w Europie. Hans Bibop. Niemiecki cywilny zarządca getta. Został skazany na śmierć przez polski sąd i powieszony w Łodzi na placu Dąbrowskiego w roku 1947. Przed wojną.
zajęty, a ja pracy dokładam. Ej, proszę pana. Panie oficerze, kochany, toż praca nam potrzebna, praca nas żywi i odziewa. My szczęśliwi, słysząc buty oficerskie, jak po naszych trotuarach miarowo stukają. Pełna kultura. A, dobra, to nasza szkoła. Na całe życie człowieka ukształtowała. Nadała mi pan formę. Józef, jadę na mieć. I tobą nie mam na tym naleśników nas ma być. Chwileczkę! Z panem oficerem rozmawia. Nie godzi się tak przerwać pół zdania. Nic nie szkodzi. Proszę robić swoje. My, Niemcy, po pracy szkodujemy. Jak widzę człowieka przy pracy, to zapominam o nazizmie. O Lebensraum, zapominam. Bo to wszyscy ludzie są równi. Jak się trochę pozamiata, bramę się wstawi, porządek jest. Proszę pana, cywilizacja puka do drzwi. A skóry panu nie trzeba? Szwagar. Załatwić mogę, oficerem SS jestem. Wojna nie wojna, ale człowiek człowiekiem pozostaje i porządek musi być. Nie, tak panie oficerze, niekoniecznie, niepotrzebne. My tu sobie dajemy radę. Smutne to, ale my Polacy to nie chluj. Nam się taki dobry przykład, panie oficerze, by przydał. Bardzo by przydał. No ludzie nic nie szanują. A wojna jest i się ludzie do cna rozbestwi. Już przed wojną warcholstwo się perzyło. Panie oficerze, a wojna jeszcze w ludziach to zło, to tak jakoś cholera wzmaga. Może. No, więc tak jak powie pan oficerowi, jak sobie tutaj ważymy parę osób, to naprawdę należałoby. Ale co? No co? No należałoby, wie pan, no, pozbyć, no. Bo dobrze by było jakoś się ich wyzbyć, no. Z tego świata. No, to już nie do mnie z takimi sprawami. Prywatne porachunki to sobie Polaczkowie załatwiajcie sami. Ja jak najdalej. Jeden dzień pan zamieszkał, a jaka odmiana. No, ja panu to w tajemnicy powiem, że ja to wielkim zwolennikiem Niemiec jestem. Kulturalny naród, cywilizowany. Cóż, robimy co się da. Na 12 będą. Odbiorę wieczorem. No. Serdecznie dziękuję i kłaniam się, panie oficerze. Miłego dnia! Również. Co pan tymi łapami tak ma? Panie oficerze, przepraszam. A o pana nie przejechałem. Na oczepie piękny dany. Chciałem pomóc, wie pan, w parkowaniu, a teraz... Teraz mogę popilnować. Popilnować. Czego? Auta? No, wie pan, no... Ktoś mu pana przystawi albo pocałuje, a tu lakierek taki, proszę, bardzo piękny. No dobra. Pani pozwoli. Ja pomiluję. Nie ma takiej rzeczy! Zobacz. Co te polskie świnie zrobiły? Polak Polaka nienawidzi, jak za zdrości. Wyjdź, bo... Dariuje! A zarkówek, kto miał załatwić zeszły poniedziałek? No nie wystarczy, że cię... Że nie interesuje mnie twoja rasa? Że nie interesuje mnie twoja semickość, lub jej brak? Że biorę cię taką, jaka jesteś? Tak, matce obiecała. My tu z głodu zimna. My godność mamy. Tak trudno pokochać niemieckiego oficera? Pokochać szczerze? A nie tylko pokochać dla kiełbasy, dla boczki, kawy, cukru. Pokochać za to, kim jest, a nie za to, że załatwił pozwolenie na pracę, przydział na odzież. I za to, że należy do rasy! A ty od 13.
ten zgwałcony? Mąki dałeś? Zrozum, no to tam... Ale dziecko alergię ma pokarmową. Głód tam pokazywała, papiery, testy jakieś pokazywała. Skórnia z krwi, ludzki odwór. Alergia. No to suka jedna. Dzieci jak byki, okrągłe i utoczone, żeby tylko wszystkie z jednego ojca były. Wyjdź, zatańczymy! A ten kartę załatwił? Zobacz, widzisz to, co się dzieje? Ten wód go nie wytrzyma. Moja nienaganna aliskość rozwiązuje wszystkie problemy. Po prostu! Ja wrosłem w to miejsce! Jest coś! W tej łodzi! Ślady niemieckich osadników, rubieże germańskiego świata, stepy, tuż za rogatkami miasta! Ja się tu wychowałam. Ten brud za paznokciami noszę i szczerze, nienawidzę go. Ja po bulwarach przez Kromny chciałabym spacerować. Na tramwaj czysty czekać, bez śmierdzących robotników, co z fabryk nie myci tłumem balon. Do chałup drewnianych, do tych podstarzałych bab. Ja pragnę poetycko żyć. I sukni koronkowej w garści nie nosić, żeby się w gównie i błocie nie maczała, jak tu nie przymierzając w Łodzi. Każdy wie, że to miasto kół i komin. A na własnym podwórku nie chcę znosić lubieżnych spojrzeń niedorozwiniętych mężów i otyłych sąsiadów. Wam, Polaczkom, Auschwitz niepotrzebne. Po co my się w trudzie nazistowskim płacimy? Sam sobie nawzajem pawiak urządzicie i jeden drugiego do komory zaprowadzi. Po całe. Polskie, mocno rozchylone mięsiste i słodkie usta. No chodź, poznaj moją arisość. A ty wiesz? Mam ukrytą broń, której jeszcze świat nie widział. Powiedz do serca rzeczy! Pan wody nakupił na te święta, posiusia się pan. O. Ręce zarobione, znaczy spracowane, to muszę. A co wiem, to wiem, panie, co wiem, to wiem. Panie, to węszą. To służby węszą. Nas mógł zaraz będą zakładać, doczepili się do nas. Wie pan, ten ślub. Ksiądz. Poświęci. Czego oni już w tym kraju nie poświęcili? To moja przykrywka. Lokatorzy coś... co? Coś ich zainteresowało. NKWD-ista taki jeden zaczął się pojawiać. Węszyk zaczął koło waszych drzwi, koło waszej... wycieraczki. Regularnie to bywa. Jak pan do fabryki gnasz, to on drugim wejściem od razu wchodzi. On węszył. O, ludzie widzą. Teraz jestem jednym z was. Dobra. W zakładach swoją robotę robię. Niemieckie maszyny obsługuję, co teraz na rzecz Sowieckiego Sojuza robią. Instrukcje z niemieckiego na rosyjski tłumaczę i to mi wystarczy. W tym waszym mieście, w tej waszej Polsce ludowej! Słyszałem, że tu węszą. Nos wsadzają do dziury. Do naszej, jakiś NKWD-ista. Aj, prednie. Zawistne. Szczęście chcą nam wydrzeć zdobyte strudy. Wiedzą, że jedziemy do Europy, do miast sztuką przysycone. Mnie nie tęskni. Tu dobrzy ludzie, prości. A tam co? Tam jest zakłamanie, tam prasa sprzedana kapitalistyczna telewizja. Mówiłeś, że na chwilę zostaniemy tylko, aż pieniędzy trochę zwierzęta. Miałeś kontakty uruchomić w Urugwaju czy gdzieś tam. Ja czuję, że tu ludzie nareszcie sprawy w swoje ręce wzięli. Że dla dobra powszechnego działają, dla równości. Słabym rozdajemy. Idioto nazistowski. Kogo ja pokochałam, co? Kogo cię pytam? Otwórz oczy, ty nie widzisz? Nie widzisz, jak prześladuje się ludzi z piękną kartą patriotyczną? Jak motłoch po lasach sami goni. A tu nowy okupant już przyszedł. Młodym w fabryce pomagam, uczę. Długopis w ręce poprawnie trzymać, litery składać, bukwy od liter odróżniać. To chyba też się liczy, co? Przyjechali ze wsi? Wszystkich trzeba uczyć. Janka, zorganizowaliśmy kursy. Jeden siada i reszcie gazetę czyta. Wyrównywanie szans to się nazywa. Po polsku tak się mówi. Niech siedzą na tej wsi. Po co im pisać, co? Po co czytać?
oczywiście nie wiedząc. Chwilę, Martynko. Jak zwykle. Kotku, zostań śniadanie zrobię. Zbożówka na piecyku stoi gorąca, masło specjalne, świeże ze wsi, prosto. Chwilę powiedziałam, mam, to się zdecyduj. A co chcę mam zdecydować? Co chcesz? Mnie tu? Czy mnie tu? Nie zależy mi, kawa może być. Ja tu leżę, pod świtu. Głowa o tobie rozmyślająca, ty że sama zdecyduj? Czasu nie ma. Boli kawa. Pogadać musimy. Zaleję ty. Ale myślałam, że tu pod kołdrą najpierw porozmawiali, tak w cztery oczy. Właśnie o tym chciałem. Powiedzieć, że ja po szkopie miejsca grzać nie będę. To nic nie znaczy. Na matkę przysięgła, że to szmata jest. Co ją nie wiem, jak ze swojego życia wyjść. Na matkę i ojca przysięgłam, że ja z nim tylko mechanicznie. On nie okrzesany kusak z niebie. Dalej czeka, ale głupi. Wszystko jedno. Zauroczenie minęło. Już dłużej nie mogę. Awans dostałem, nie wypada mi teraz. Jeszcze ktoś zobaczy, skojarzy. To nie się, że nie idę po linii. Dobrze dla nas chciałam. Czego chcesz, co? Awans dostałem, powiadam. Nie mogę ryzykować. Produkcja rośnie. Mury się pną. Wszędzie nie ma gdzie składować. Z tekstylów i poliestru. A ja dobry w tym jestem. Nadaję się i to lubię. Coś im podpowiem, coś podpatrzę. Ludzie są różni. Jak sobie chcesz. Sama sobie dam radę. To na mnie czas. To powiedz im. Co? Może mi powiesz, co tu podpatrzyłeś? Jak my tu w samym łóżku, co ze szlopem? Powiedz im. Janka, ty mi tego nie zrobisz. Co? Nie zrobisz. Dam sobie radę. Mały, nie mam problemu. Za nieposprzątanie psich odchodów grożą sankcje.
Kultura nakazuje, nie mam rać pod nosem. By dostała mandat za Słonia, to by jej to do lotek nie pomógł. Ten kajerze mi grozi? Podziwiamy pani posesję. Piękne tu były balkony. Ile ma pani pokoi? Dwa z grzybem, jeden bez kaloryfera, trzeci z teściową. O, to dopiero bogactwo. Nie płaci od 8 lat. Ale poprzednie 8 płaciła. Ma potęgę. Żebym ja się musiała w górnie babrać. I na co idą moje podatki? Na autostrady dla niemieckich tirów. I na żydowskie pomniki. Szajowe. Mówiłem, że szajowe. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. To jest mój asystent, gniewny, ale społecznik. A pan to kto? Domów. Czy pan już słyszał o naszej ofercie? Jest tak, że... Znaczy, jest sprawa, no bo można, jak się chce kupić dla siebie na własność po atrakcyjnej cenie. To jest po dużym, wypracowanym w naszym think tanku, no i w związku z wieloletnim planem inwestycyjnym obejmującym zabudowę Śródmieścia. No rozważaliśmy dla was ofertę. Rozbiórki.
mieszkanie dostał taki jeden z Rady Narodowej, to zrobili asa. Który się rozszedł i były dziury jak studnia. To je lepili, aż zalepili syp na węgiel. To trzeba było nosić do piwnicy wiadra. A teraz patrzmy. Są teraz i kociłby, i asfalt, i klon, czego pańska matka gdzieś tam z podwórzu wycięła. Piękne będzie to podwórze, mówił pan. Piękne to ono było, ale przed wojną. Ścieżki, ogrodzona piaskownica, werandy, tarasy, auta pod ziemią. Stojaki na rowery i pergole na dziecięce wózki, lamarnie. A kto by miał to zrobić? Ludzie, świat, wystarczy. Nie wystarczy. Tu wylecą ściany, zawali się dach, najpierw to, a potem tamto, a potem to całe. Spychacz z Finlandii zrobi tu drugą Laponię. Co ty, obcy, chcesz tu wpuścić? Co ja tam mogę sobie chcieć? Ale właśnie, że chcę. I będą lokale zastępcze dla tych, co płacą. Ale że tu nikt nie płaci, to inni wyrównają rachunki i tak. Nikomu tu się nie chce płacić. Przetarg się zrobi, że się ustawi, potem się rozstrzygnie inspektora nadzoru do pieści, kierownika budowy, a wie pan kto to Mati Hałtanek. Obiecuję. I niech się mury walą do góry. Pani Basz, ja to pani powiem tak normalnie, że dozorca to mógłby pani syna zabić. I ja się trochę dziwię, że go pani nasłała. Bo ja to bym szczerze z córką, tak sam na sam. Słuchaj, Klaudia, mówią, że naszą kamienicę chce burzyć Finlandia, że bez mieszkania zastępczego. Klaudia! Dom nam rozbiorą! Klaudia, to my zrobimy na dworcu, będziemy mieszkać! Zaraz jesteś rozebrany! I to ten Benkan ci ściął nas sprzedał. Podwórko, co go wykarmiło, wypieściło, jak tu biegał, to każda z nas jak własne traktowała. Pani sąsiadko, wypraszam sobie tak o moim synu. Proszę siadać. Niedobrze, jak się teraz pokłócimy, pani da spokój. Teraz musimy być razem. Czeka nas ciężki czas. Może gorszy od transformacji? Transformacja. To było dopiero. Wszystkie, jak to się dziwi, na bruk z Poznańskiego. Z dnia na dzień. Ja to jeszcze w fartuchu wyszłam. We włosach nieużytki z bistoru, w kieszeni burka z serem i ani słowa o odszkodowaniu. Kisiłam kapustę i ogórki na Małocki. Stary z dzieckiem uciekł do teściowej, bo mu kwas przeszkadzał. Ale do przedemerytalnego dociągnąłem. I dziecko przestało się fochać, jak mu motorynkę kupiła. A jak za bezcen maszyny wyprzedawali, tośmy wszystkie przecież pod oba krzywy. Dla prywaciarza. A on to potem ruskim w Żgowie opychał za 5 razy tyle, co nam płaci. Ale wyżyć szło. Kamienica huczała, jak nasza tkarnia za dawnych czasów. Teraz też będzie głośno. Nie damy się! Jak to mówią, kopać się z koniem. My się z koniem kopać nie będziemy. Damy im to, czego potrzebują. Chwal dziełoni umajone, góry doliny zielone, chwal dziecięmi serajki, źródła i tysiąc jezior, milion łosi.
Kraina ciebie prosi, abyś wysłał list pachnący konwaliami. Razem pijmy, razem tańczmy w brzasku zorzy polarnej, a bałtycki wiatr niech zaszumi nam do snu. Finlandia śpi ze szronem serca. Finlandia leży tam, gdzie na miłość nie ma miejsca. Nie będę żałował tych murów. Ani trochę. Wiesz, co mówią starzy poganiacze psich zarzędów? Pięć psów są w stanie uciągnąć sanie dalej niż jeden nosi. Jak pokazują wyjście z progu, to kamera jedzie od tyłu za zawodnikiem, a potem robi najazd na lachty. I zawsze tam widać takie biało-błękitne osiedle. Domki, droga bez dziur, zimą zielone boisko. U nas będą osiedla biało-czerwone. A my mamy i łosia, i zawsze. Fiński łoś. Fenomenalne hasło. Łoś buduje. No pchniemy to do mediów. Ludowy rzeźbiarz z Chojen wystruga nam logo. Symbolicznie zamiast szampana fiński łoś zbije porożem pierwsze okno. Jestem przekonana, że nie będzie wybijania okien. Tak, tak, tak. Może faktycznie coś mocniejszego. O! Uwolni pani dźwignię stalowej kuli i obróci w perzynę jeden z tych zapleśniałych garaży. No i smaki będą miały konkretną formę. Obawiam się, że fińskiego łosia też nie zobaczymy. O! Chyba, że ty się za niego przebierzesz. Czy ja panią dobrze zrozumiałem? Nic nie zrozumiałeś. Nie ma żadnego wina i żadnego zły. Jest spółka z Tampere, która kupi ten obiekt i poradzi sobie z lokatorami. Zaprzęg? Zaprzęg! Wykłada spółce środki. To będzie piękny apartamentowiec z dobrym widokiem na zwrot. Perełka miasta. Perełka w koronie zaprzęgu. Czyż nie o to chodzi? Skąd to wiesz? Od dezercji! Podeszli mnie. Wyruchali bez mydła. Mamo, wiesz, bo oni mieli was potraktować po ludzku. Co? No, wiedzieli, że nienawidzę tego miejsca i że zgodzę się na wiele. Ja się teraz nie mogę wycofać, bo mnie zniszczą. Już się postarają, żebym nie znalazł roboty. Kredyt podeszli mi gardło i będę musiał je wyprowadzić do zwierza. No fiński łoś, te psy! To oni też nie lubią tego podwórka, tak jak ty? Ale przecież ja kocham to podwórko, zawsze je kochałem, tylko no... Nie mogłem na nie patrzeć, na ten syp, na te beznadzieje i te nieroby w nie swoich mieszkaniach. I to wykorzystali, rozumiem, że zostałem marionetką, mi na trzechciwość nie zdradziłem. Zdradziłem was. Nie będzie żadnego rozbierania, kupi was win, a potem wyrzuci za długi. Żadnych odszkodowań, żadnych mieszkań zastępczych. Że Fin to wie. No dobrze, nie ma żadnego Fina. Ja was mówię. Pod przykrywką spółki budowlanej Stempel. Przecież ty nie masz takich pieniędzy. No, będę ją dostała. Dostaniesz? No, rozumiem. Zrobię to i wyjadę. Nie pokażę wam się na oczy. Zbijesz szybę? I pojedziesz na rowerku. Jesteś moją matką? Oj, syweczku. Jesteś moją matką? No i co z tego? To musisz mi wybaczyć. Przemęczysz się jakoś tutaj, wrzodki, nie wiem, potem ci dołożę do kawalerka. A inni lokatorzy? To też ich przekonam, żeby mi wybaczyli. Wszyscy się tutaj szanują. Mogliśmy być Bombajem Europy, ale nie. Wizje, sryzje, konsultacje, masturbacje. A dużo ci przeleją tam w złotówkach? Podziemny parking dla tandemów. Miasto czterech pedałów. Nasz bohater!
was pociągnąłem za sobą. Popełniłem haniebny błąd. Moja złość została skierowana przeciwko wam. Będę się ukrywał i nie daruję mi już tego kajsu. Wyślę pocztówkę, kod pocztowy będzie współrzędnymi mojej krwi. Weź się naś i zdejmij to proszę! A pani do kogo? Brama dzisiaj gościnna, bo otwarta, co? Dzień dobry, do was, do was wszystkich, moi drodzy. Zakładamy wspólnotę w kamienicy. O, czy to nie ten chłopiec zanieczyścił państwa klatkę schodową? No. Zdaje się, że narobił również na moim podwórku. My tu mamy, proszę pani, wszystko popłacone. Tu są odcinki z poczty. Nam się należy tu mieszkać. Mój syn... Tak... To on dla pani pracuje. Uprzedził nas. No proszę, kto by pomyślał? A gdzież on się w ogóle podziewa? Rozpis, ja tam nie wiem, komórkę ma. Chciałabym, proszę państwa, was zaprosić. Jak będziemy chcieli, to się sami zaprosimy. A przepraszam, w jakim charakterze? Zapraszam państwa na sympozjum aktywności lokalnej do Brukseli. W charakterze ambasadorów podwórek ze mną w skromnej roli gospodarza. Jesteście obywatelską perłą w koronie tego miasta. Ja nie zawsze wiem, co doskwiera, a co cieszy tutaj, na podwórku. A wy wyróżniliście się gospodarską inicjatywą, biorąc sprawy w swoje ręce. To jest dla mnie wzruszający prezent. Wy dajecie jasny i pozytywny sygnał, że można przeciwstawić się znieczulicy i narzekaniu, który, i szczerze w to wierzę, zaszczepi radosne działanie wśród innych mieszkańców. Dziękuję wam. You made my day. To wy tworzycie to miasto. Ha, 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 ha.